Witam widzów w klubie filmowym X w Mikołowie. Postanowiliśmy zrealizować film o naszym mieście. Przekażemy widzom najciekawsze fakty z historii miasta, malowane obiektywem kamery. Kapliczka świętego Mikołaja jest pozostałością po pierwszym kościele z X-XI wieku, umiejscowioną na terenie zniszczonego Starego Miasta. Znajduje się na ulicy Konstantego Prusa. Nazwa miasta pochodzi od Mikołaja lub Mikuli. Po raz pierwszy użyto jej w 1222 roku, a sam Mikołów z pewnością powstał długo przed. Niedaleko kapliczki świętego Mikołaja znajduje się kościół świętego Jana. Mikołowie przez stulecia żyli w zgodzie z Żydzi, katolicy i protestanci. Ci ostatni zbierali się na liturgię w tym właśnie kościele, który powstał w 1861 roku. Oto zabytkowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej, a dawniej świętego Wojciecha. Zbudowany w stylu późnogotyckim w XIV wieku. Obok kościółka są pozostałości starego cmentarza z nagrobkami z XVIII wieku. Przed wejściem do kościoła stoi figura świętego Jana Nepomucena. Kościół świętego Wojciecha budowano w latach od 1843 do 1861. W kościele znajdują się organy z 1862 roku oraz witraże i obrazy z XIX wieku. W roku 2008 kościołowi nadano tytuł Bazyliki Mniejszej. Miasta Mikołowa jest hełm otwarty, widziany z przodu. Kiedy i jakim prawem zaczęto w Mikołowie używać hełmu jako znaku herbowego miasta? Czy go jaki książę panujący albo dziedzic miasta nadał? Czy też może mieszczanie sami uradzili przybrać sobie hełm za godło miasta? Nic nie wiadomo. Hełm jest, jak wiadomo, częścią uzbrojenia wojennego. Mikołów posiadał ongiegród warowny, uzbrojony, przysposobiony do walki i obrony na wypadek wojny. A w takim przypadku byłoby prawdopodobieństwo, że albo mieszczanie sami obrali sobie hełm za godło herbowe, albo że im go w tym rozumieniu nadał książę panujący. Jeżeli by zaś herb miał być nadany przez jakiego dziedzica, czyli właściciela miasta, to w takim razie byłby to prawdopodobnie herb rodowy, herb danego rodu szlacheckiego, który był właścicielem miasta Mikołowa. Mikołowski rynek jest jednym z najpiękniejszych na Śląsku. Zabytkowy ratusz, stara apteka, restauracje, dom kultury. Miejsce to ma swój niepowtarzalny klimat,
a życie tętni tu od poranka aż do późnej nocy. Od rynku wychodzi jedna z najpiękniejszych ulic miasta, ulica Jana Pawła II. Przy obecnym placu 750-lecia znajdowała się synagoga wybudowana w 1816 roku. Na przełomie lat 1940-1950 została zaadaptowana na halę sportową z przeznaczeniem dla bokserów. Mikołowscy bokserzy należeli wtedy do śląskiej czołówki. Po wycofaniu z ligi bokserskiej halę przeznaczono na magazyny artykułów spożywczych. W ramach modernizacji miasta w celu usprawnienia komunikacji miejskiej w 1972 roku wyburzono synagogę, a na jej miejscu powstał plac. Przy placu księdza Jana Karpeckiego łączą się ulice Konstantego Prusa z ulicą Katowicką. Na placu stoi krzyż w stylu neogotyckim z 1895 roku. Gerard Krenzel wspominał to miejsce. Obserwowałem z okna mojego domu, a było to w 1945 roku, jak czołg ruski uderzył w postument tego naszego krzyża i ten postument przesunął. Krzyż się zachwiał, ale się nie obalił. W latach 90. krzyż staraniem i kosztem władz miasta został generalnie odnowiony i ustawiony podobnie jak dawniej. Mikołów od 1874 roku został kolebką polskiego drukarstwa na Górnym Śląsku. Karol Miarka zaczął tu wydawać drukowane przez siebie pismo Katolik. Po śmierci syn jego, również Karol, kontynuował dzieło ojca. W miejscu dawnej drukarni znajduje się drukarnia Tolak. Przy ulicy Karola Miarki znajduje się pomnik upamiętniający ofiary faszyzmu.